nic o mnie nie obchodzi, ja wyszedłem, znalazłem pracę, będę żył w kraju nowym, mnie ten kraj nie obchodzi. Takie postawy na szczęście są bardzo rzadkie. Może być postawa inna, postawa, że ja sobie utworzę własną ojczyznę. Jestem w takim środowisku emigracyjnym, że możemy sobie ukształtować własne formy polskie i to mi zastąpi tę ojczyznę, która pozostała tam między Odrą, nad Wisłą i Bugiem i mnie też to może nie interesować. Takich postaw jest także bardzo mało. I to jest właśnie cecha Polaków, że nie potrafią być w jakiejś większej masie obojętni, mimo że więź z ojczyzną przez odległość, przez upływające lata coraz będzie się wydłużała. Coraz będzie wchodził w psychikę i w mentalność, zwłaszcza u młodych, ten kraj, w którym żyją, będą go kochali coraz bardziej. A jednak w naszym usposobieniu i w naszym wychowaniu to, co jest tą tysiącletnią kulturą, pozostanie bardzo długo. Jeżeli czasem emigranci chcą zapomnieć o tym kraju, to ta pamięć odzywa się w ich dzieciach. I to jest ta siła, jak powiedział Słowacki, fatalna, która będzie zmuszała do myślenia i do pomocy. Niech więc Kościół, którego tu reprezentuję i który chce, aby wszystkie jego siły szły na służbę człowiekowi, na służbę Bogu, aby on wśród was, umiłowani rodacy, bracia i siostry, wypełnił swoje zadanie, a wy byście mogli go także wspierać. Szczęść Boże. Następnie pan Czartoryski z Edmonton przedstawił w krótkich słowach pracę członków Koła Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a kardynał Glemp wręczył osobiście pamiątkowe medale i złożył podziękowanie osobom zasłużonym w zorganizowaniu i prowadzeniu wydatnej pomocy finansowej dla tej uczelni. Niestety ze względu na ograniczony czas dostępny dla naszego reportażu nie możemy pokazać państwu wręczania medali, ani też części artystycznej przygotowanej przez młodzież polonijną. Obecnie, proszę państwa, wiadomości polonijne. Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej zawiadamia, że znany polski kompozytor Witold Lutosławski będzie przebywał w Banff na zaproszenie Banff School of Fine Arts w okresie od 28 listopada do 5 grudnia bieżącego roku. W dniach 2 i 3 grudnia, we wtorek i we środę, odbędą się koncerty jego muzyki. Osoby zainteresowane prosimy o kontaktowanie się z zarządem towarzystwa. Telefon 286-9372. Powtarzam, 286-9372. Ponadto Banff School of Fine Arts ufundowała stypendia dla dwóch polskich wiolonczelistów, panów Dariusza Kisielińskiego i Dariusza Smolińskiego, na okres półroczny. Towarzystwo planuje zorganizowanie koncertów w Calgary, w Edmonton i w Lethbridge z ich udziałem. Wszystkich zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z panią Krystyną Łukasiewicz, telefon 286-9372. Informujemy państwa, że dnia 23 stycznia 1987 roku wystąpi w Domu Polskim znany polski poeta i autor piosenek Wojciech Młynarski. Początek występu o godzinie 20:00. Cena biletów dolarów 12 dla dorosłych i 8 dolarów dla młodzieży.
Bliższe szczegóły na ten temat podamy Państwu w grudniowym programie Kalejdoskopu. Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zawiadamia, że bal sylwestrowy odbędzie się w Domu Polskim 31 grudnia 1986 roku. Początek o godzinie 20. Gra kwartet wokalno-muzyczny Klub 4. Cena biletów $30. Bilety można nabywać u kierownika Domu Polskiego. Telefon 291-3757. Powtarzam, 291-3757. Oraz Marka Lachowskiego, telefon 275-4238. 275-4238. Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że pod koniec października odbył się pierwszy występ nowego amatorskiego zespołu teatralnego Słowo, prowadzonego przez Annę Gago. Młody zespół, tak pod względem stażu scenicznego, jak i wieku występujących, rozpoczął swoją działalność programem rozrywkowym Kłopoty duszy i ciała, na który przybyło dosyć liczne grono widzów. Życzymy zespołowi wytrwałości w podjętej inicjatywie wzbogacania swego repertuaru oraz udoskonalania pracy scenicznej. Obecnie komunikat. Wszystkich zainteresowanych wysyłaniem do kraju paczek świątecznych informujemy, że Nowe Polskie Biuro Podróży Polmak, telefon 243-7333, powtarzam, 243-7333, gwarantuje przedświąteczną dostawę paczek nadanych w biurze do dnia 29 listopada włącznie. Przekazy pieniężne dostarczane są do rąk odbiorców w kraju w przeciągu 14 dni. Firma Polmak specjalizuje się w sprowadzaniu rodzin z Polski, załatwianiem biletów lotniczych Montreal-Calgary, a także transportem i asystą dla pasażerów pomiędzy lotniskami Mirabel i Dorval w Montrealu. Można również załatwiać dla przybywających gości tanie, bez ograniczenia terminu pobytu, ubezpieczenia medyczno-szpitalne z możliwością ich przedłużania. Proszę Państwa, na zakończenie naszych wiadomości w imieniu wszystkich parafianek składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 25-lecia ślubu jubilatom Państwu Krystynie i Janowi Wolny. I to byłyby już wszystkie wiadomości polonijne. Ponieważ program nasz jest nagrywany poza studiem w zastępstwie naszego stałego redaktora sportowego Maćka Grodeckiego, podam teraz Państwu wiadomości sportowe. Na wstępie piłka nożna. Informujemy Państwa, że wszystkie trzy krajowe drużyny odpadły niestety z rozgrywek europejskich pucharów. Reprezentacyjna drużyna pod wodzą nowego trenera Wojciecha Łazarka wygrała natomiast pierwszy mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy z Grecją stosunkiem bramek 2-1. Obydwie bramki dla zespołu polskiego zdobył z rzutów karnych Dariusz Dziekanowski. W niedawno rozegranych zawodach w jeździe figurowej na lodzie Skate Canada w Winnipeg mistrz polski Grzegorz Filipowski zdobył brązowy medal. Wiadomości lokalne. W Calgary drużyna White Eagles grająca w drugiej lidze wygrała ostatnie dwa mecze, strzelając przeciwnikom w sumie 14 bramek. I to byłyby już wszystkie wiadomości sportowe. Proszę Państwa, poprzednie forum Kalejdoskopu poświęciliśmy problemom pracy naszego zespołu telewizyjnego. Chciałabym poinformować Państwa, że do chwili obecnej zgłosiły się do współpracy dwie osoby. Nie jest to dużo, ale mamy nadzieję, że do końca roku zgłosi się wystarczająco dużo chętnych, abyśmy mogli podjąć regularną produkcję naszych programów od maja przyszłego roku. W kwestii wsparcia finansowego raz jeszcze zwracamy się do organizacji polonijnych oraz osób prywatnych, które uważają, że nasz program jest potrzebny, aby składały dotacje na konto Kalejdoskopu numer 552 w Credit Union lub na ręce członków ekipy. Brak poparcia finansowego ze strony państwa rozumiemy jednocześnie jako oznakę braku zainteresowania polskim programem telewizyjnym, na co jedynie możemy odpowiedzieć zawieszeniem działalności naszej grupy, która oprócz wysiłku i ogromnej ilości poświęconego czasu nie jest w stanie kontynuować pokrywania wzrastających kosztów produkcji z własnej prywatnej kieszeni. Bardzo serdecznie apelujemy więc do państwa o wykazanie zainteresowania naszą działalnością, tak zgłaszaniem się do współpracy, jak i wsparciem finansowym. Szczegółowych informacji udzielają członkowie ekipy, a w szczególności ja, czyli Eliza Grabowska. Telefon 286-1855, powtarzam, 286-1855 oraz Stanisław Majcherkiewicz, telefon 272
0962. Jesienne chmury, znów pędzi wiatr, w dalekie strony, daleki świat, zielone. W malinowym chrośniaku, przed ciekawym wzrokiem, zapodzianie po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałeś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcąc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przypojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym oka mgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie, oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Cię tyle lat, na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9, nie wiem. Splątało się, zmierzchło. Gdzie ty, a gdzie ja już nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta i klęska i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. Spotkałem raz pierwszy mokre, pachniałe kasztany. Zbyt długo mi w oczy patrzyłaś, ogromnie byłem zmieszany. Pod mokre płaty gałęzi szedłem za tobą w krok. Serce me trzymał w uwięzi twój fiołkowy wzrok. Dawno zużyte słowa wróciły do mnie znów. Zrozumiałem od nowa znaczenie prostych słów. I tak się jakoś stało, że bez tak pachniał jak bez. I słowo pachnieć pachniało, i łzy były pełne łez. Tęsknota, słowo zużyte, otwarło mi swoją dal. Jak różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal.
Obecnie zapraszamy Państwa do obejrzenia fragmentów koncertu polskiego, który odbył się dnia 9 listopada w Domu Polskim dla uczczenia Dnia Niepodległości. Koncert ten przygotowany został przez Polonijny Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem siostry Alojzy, a wyreżyserowany przez Marka Skalińskiego. Scenariusz do pierwszej części koncertu przygotował Bogumił Pacak-Gamalski w formie składanki słowno-muzyczno-poetycko-tanecznej, ilustrowanej historycznymi przezroczami. Była to, obok przeżycia artystycznego, interesująca lekcja historii dla przybyłych na koncert Kanadyjczyków. Drugą część koncertu, której obszerne fragmenty Państwo zobaczycie, wypełniły polskie tańce regionalne i narodowe, zakończone finałem nawiązującym do idei niepodległościowych. Głównymi wykonawcami drugiej części koncertu były zespoły taneczne Polonez z Edmonton oraz Polanie i Tatry z Calgary. Walka o niepodległość to nie tylko walka o państwowość, to również walka o utrzymanie i kultywowanie tożsamości narodowej i kulturowej. Polska wieś zawsze przypominała swoją pieśnią, swoim strojem, swoim tańcem regionalnym, że jesteśmy zawsze tu. Skąd nasz ród? Polska wieś dawała zawsze świadectwo, że ta, choć wymazana z mapy świata, nie zginęła, póki my żyjemy. The second half of the concert will be opened by a polonaise, or chodzone, which, before it was adopted by the aristocracy, was a dance of the people, a folk dance. We see it performed by the dance group Polanie. Thank you.
siedzą. Oj, zagraj mi muzyko, zagraj, że mi ładnie. Oj, bo jak mi nie zagrasz, to ci czapka spadnie. Thank you.
Thank you.
21 lat później, we wrześniu 1939 roku, Polska w wyniku agresji Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego traci swą niepodległość. Co prawda w 1945 roku odzyskuje swą państwowość, lecz nie jest już krajem wolnym, niepodległym i suwerennym. Świadczą o tym dobitnie daty w polskim kalendarzu, daty polskich kryzysów politycznych 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 13 grudzień 1981. 6 lat temu, w sierpniu, polscy robotnicy zaprotestowali przeciwko niesprawiedliwości, upominając się jednocześnie o podmiotowość polskiego społeczeństwa. Dokładnie 6 lat temu, 10 listopada 1980 roku, zostaje zarejestrowana efemeryda i ewenement jednocześnie w bloku państw komunistycznych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, skupiający nie tylko robotników, lecz również inteligencję. 16 grudnia 1980 roku przed stocznią w Gdańsku zostaje odsunięty pomnik ku czci pomordowanych przez oddziały milicji i służby bezpieczeństwa w 1970 roku polskich stoczniowców. Pomnik ten powstał ku pamięci i ku przestrodze, ku pamięci tragedii, jaka rozegrała się 10 lat wcześniej, i ku przestrodze tych, którzy problemy polityczne i społeczne rozwiązują za pomocą siły, więzień i represji. Ci, którzy obecnie rządzą narodem polskim, nie wyciągnęli wniosków ze słów poety wyrytych na gdańskim pomniku. Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów wokół siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić. Narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Potem przyszedł 13 grudzień 1981. Problem niepodległości i suwerenności narodu polskiego jest nadal problemem otwartym. Yeah.
really don't suspect.